Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w Grzelens Island. Jak widzicie, przetapiam kamień na kawałki żelaza, bo wydaje mi się, że tak naprawdę ja będę mógł stworzyć ten smelter. Tylko muszę mieć wszystkich składników dużo, więc brakuje mi tylko teraz 50 kamieni. I mogę to zbudować. A jak to zbuduję, to będę mógł przetapiać żelazo w sztabki zamieniać. Wydaje mi się, że to na tym polega. Jak zrobię zamienię w sztabki, to będę mógł sobie zrobić lepszą, najprawdopodobniej lepszą lepszą siekierę, którą będę mógł wtedy wydobywać hardwood. Tak mi się mocno wydaje, że tak na tym to będzie polegać. Jak widzieliście na początku, jeżeli tego, mam nadzieję, że to zrobiłem, że umieściłem właśnie, jak zbudowałem sobie tutaj takie miejsce na składowisko drzewa oraz składowisko tufar, składowisko zarówno gliny, jak i kamieni. Na razie kamienie wszystkie zużyłem do spalania, do wytwarzania kawałków metalowych, ale jest git. Moi drodzy, to oczywiście pamiętam, że muszę podlewać kwiatki, zbierać je. O, mamy dynie, czy to one już są gotowe? Czy to już jest gotowe? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie urosło całkowicie. Dobra, teraz, no i widzieliście, jak rybkę złowiłem. Słuchajcie, rybka. Rybka, która jest... To jest ta raufugu. Rzadka. Trująca i nie można jej jeść na surowo, trzeba ją na pewno ugotować. Na razie jej nie sprzedam, bo ja nie wiem, czy ona nie jest taka naprawdę super rzadka. Mi się tylko raz ona przytrafiła, ale git. Dobrze, brakuje nam tylko i wyłącznie kamienia, a więc chodźmy, znajdźmy jakieś, może tego nie trzeba, znajdźmy jakąś składowisko kamienia. Ja tutaj chodziłem już, także na razie do wioski jeszcze nie. Ja tutaj... Ojej, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Znajdźmy składowisko kamienia. Zbierzmy te 50 sztuk. I tu mamy klej. Na razie gliny nie chcemy. Czy gdzie ten kamień teraz? Jak potrzebne, to go nie ma, nie? Jak potrzebne, to go nie ma. No właśnie. W mieście go nie dostaniemy. Tak łatwo. Może tutaj to znowu klej. No co to? Dobra, moi drodzy, ja zapoluję sobie, ja pozbieram kamień. I... O, jest. I widzimy się, zbiorę te wszystkie 50 sztuk i widzimy się za chwilę. No już jestem z powrotem. I mogę zbudować smelter. Jestem ciekaw, czy... W domu trzeba umieścić, no i chyba najlepiej byłoby. Oj, dobra. Będziemy musiał stać pomiędzy tym a tym. Czy może bliżej tego? Nie. Jak jest najbliżej? Cyk. Dobra. I co teraz? I mogę włożyć fuel. Oj, nie mam. Czy mam tu? Nie mam. Czyli węgiel mi jest potrzebny. Ale a co później? A co tutaj mogę złożyć? Szardy. Których też nie mam. I to. I z tego się powstanie sztabka? Najwidoczniej. Czekajcie. No dobra, moi drodzy. No to co? Lecimy do jaskini. Po więcej kamienia, nie kamienia, węgla, i wtedy, jak już będziemy mieli węgiel, to będziemy mogli zrobić sobie sztabkę żelaza. Tak sobie myślę. Chyba jaskinia już jest blisko, to nie będziemy ciąć. Zejdziemy tutaj tędy niżej.
i praktycznie jesteśmy na miejscu. Głodny jestem. Zamiast wędki nie mam, nie wziąłem tej tarczy. No trudno. Będziemy z pochodnią biegać. No właściwie szybko wskoczy, więc poczekajmy. Okej, okay, a tu możemy tarczę wziąć. Jakbyśmy chcieli. No i teraz pytanie, gdzie były... Czy ja to już wszystko... przejrzałem? No tak, ja to już wszystko porozwalam, tylko głębiej i głębiej mogę iść chyba, nie? Tak mi się wydaje, bo to chyba się nie odradza. Kamienie te... A nie. Są? Są zwykłe. Tu mogę rozwalić. Zaczął się i poziom mamy wyżej. Świetnie. Aj. Dobra, bo. Super, kamienie. Dobra, ale ja nic nie widzę. Możliwości zebrania. Węgla. Może tu? Tak. No mamy parę sztuk. 12. Świetnie. Będzie metal, a może węgiel. Metal. Agit. Grzybki. I zwykły kamień. Dobra, moi drodzy, ja wracam w takim razie z tym, co mam do domu już. Wydaje mi się, że to mi na ten moment powinno wystarczyć. Dużo tego węgla nie ma, ale zawsze, zawsze coś. Czy jeszcze to? No jeszcze to. Spoko. 17 sztuk na razie, ale spoko. Dobra, moi kochani, ja wychodzę stąd już. Wracam do mojej bazy. I widzimy się za momencik. No, moi drodzy, jestem już w domu. Za daleko. Czekaj, nie, nie ten przycisk. Tutaj trzeba dodać paliwko. Nie wiem ile, damy na razie 5. Tutaj trzeba dać 5 shardów. Tutaj może damy 5 tych. O, i będzie sztabka. Będzie sztabusia. Ile ja potrzebuję? 3 sztabki do upgrade'u. O ja! I 150 drewna. Ale ja nie mogę 150 drewna nosić, tylko 100. Dziwne. Bo tak sobie myślę, że jak się upgrade'uję, to może jakiś lepszy topór dostanę. Ten na przykład. Albo to bym musiał mieć. Nie wiem. Jeszcze się nie przerobiło. Długo to trwa. Wow. A jestem ciekaw, czy jak ją wezmę, czy coś dostanę za to. No jestem ciekaw.
bardzo długo przepalanie takie sztabki. No, muszę na pewno mieć. I mamy z sztabusie. Co nic nie zmieniło, nic się nie zmieniło. Pytanie. Co zrobić, żebym tu mógł 150 podnieść? Może skille? Co to jest? To może to? Może to? Oj, pewnie tak. No to się nafarmimy. O, super. Dobra, moi drodzy. O, to ja będę się teraz bawił w wykopanie drewna. Ja mam 160 sztuk, tylko ja nie mogę ich wziąć do siebie. No dobra, będę uzupełniał sobie ten tutaj schowek drewnem. To będę sobie uzupełniał kamieniami i gliną. No i widzimy się za moment. Słuchajcie, jeszcze jedną mam myśl. Bo jak widzicie, ja mogę zebrać tylko do 100. Ale jak patrzę na to, co by się stało, jak ja to odblokuję, to mi daje Resource Gathering Damage. To ja wiem, że to większy damage może, ale może też będę mógł więcej w plecaku zmieścić. Może. Chcę to odblokować. I co teraz? 100. Cały czas 100. Kurczę. No to ja już jestem bez pomysłu, jak mogę 150 trzymać w plecaku. Żeby odblokować sobie, żeby ulepszyć smelter. Nie smelter, workbench. No przecież ja nie mogę. Nie mam tyle w plecaku, nie mogę mieć tyle w plecaku. Iron Hammer i Iron Spear. Kurczę, nie wiem jak to zrobić. Moi drodzy, ja przyszedłem do wioski, do miasta i zobaczyłem, że jest backpack do kupienia. On kosztuje 50 golda. A więc co ja będę robił w takim razie? Będę łowił rybki, sprzedawał i sobie... I sobie, kurczę, kupię ten plecak. Ha! Taki mam pomysł. Pójdę szybko zobaczyć do mojego przyjaciela, wędkarza, za ile on by kupił ode mnie moją rybkę, tą lepszą. Może by mi dał mi, może by mi dał mi, może by dał mi 20 goldów. Pewnie nie. Co my tu mamy? To nie to. Tu będzie miał te puffer fish, tak. 9 golda tylko? No dobra. Mamy 43. Sardyneczki. 1 gold. 44 mamy. Ile mam tych sardynek? No, czekaj, czekaj. Ile ja mam sardynek? A, jeszcze tylko jedną. Cyk, 46. Dobra, to ja idę sobie łowić, żeby te 50 golda zebrać. I moi kochani, widzimy się za momencik. No i już jestem, moi kochani, udało mi się złowić, zobaczcie, 3 mieczniki, swordfish i jedną sardynkę. Jak spojrzałem, ile za 8 za miecznika, więc wszystkie 3 sprzedam. Pyk, mamy 70 golda. Także jestem zadowolony. Możemy wrócić do miasta, kupić sobie plecak lepszy i wtedy będę mógł najprawdopodobniej nosić więcej drewna przy sobie, nie tylko tę stówę. Dzięki temu będę mógł ulepszyć sobie swój stół warsztatowy.
Mam nadzieję, że dobrze kminie i że to się uda. 50. Kup. Dobra. I co teraz? 200. Do 200 można brać. Świetnie. Haha. To, o to chodziło. O to, moi drodzy. Chodziło. Zobaczmy, co ja potrzebuję jeszcze do ulepszenia miasta. Chyba hardwood, nie? Cały czas. Tak, 100 hardwooda. 150 tego. No to teraz już mogę to zbierać. Spoko. Czyli zostało mi do pozyskania dwie. Czekajcie, a czy oni sprzedają sztabki? I za ile? Czyli tutaj sprzedają sztabki żelaza. Ja wiem, że mogę sobie sam je zrobić, ale tutaj był sklep, gdzieś co sprzedawali różne rzeczy. Czy ten pan sprzedaje żelazo? Co to jest? To jest to, stone, to jest to. To jest drewno. To wszystko bez żelaza? Lipka. A w środku? Chyba nie. Czyli jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby żelazo mi kolega sprzedał. Mamy 72 kamienia, mamy więcej drewna. Dobra, spoko, ja to sobie przerobię. Mam jedną sztabkę, czyli ja muszę przepalić mnóstwo. A węgiel masz? Też nie masz węgla. Bo węgiel sobie kupił. Dobra, moi drodzy, ja idę sobie palić, przepalać sztabki. Znaczy przepalać kamień na fragmenty żelaza. A później z tego zrobię dwie pozostałe sztabki i będę mógł ulepszyć stół warsztatowy. Widzimy się za momencik. Moi drodzy, mamy ostatnią, trzecią sztabkę, która była mi potrzebna. Mam w plecaku 150 drewna. Mam 3 sztabki, więc mogę... czekajcie, bo wy nic pewnie nie widzicie. Mogę ulepszyć sobie, upgrade'ować swój workbench na drugi poziom. Zobaczymy, czy wtedy będę mógł zrobić lepszy topór. Może? Zaraz się dowiemy. Dobra, co teraz, co to jest za topór? Hardened Steel Axe. Tak, mogę zrobić lepszy topór. Z 3 sztabek znowu. Drewna i lepszy kilof. I lepsze miecze. No, żelazko. Teraz dużo żelaza będę potrzebował, bardzo dużo żelaza. No nieźle. Czyli tak, potrzebuję znowu przepalić mnóstwo kamienia, bo potrzebuję 5 fragmentów. 5 fragmentów takich i 5 i 15 tego na 3 sztabki. 15 fragmentów, 15 metal, skrapów na 3 sztabki, a 15 fragmentów dostanę przepalając 150 koło kamienia, więc potrzebujemy mnóstwo kamienia, 150 sztuk i dużo węgla. Spoko. Wow. Dobra, moi drodzy, ja nie wiem, jak długo trwa ten odcinek. Dla mnie to trwa wieki, więc pozwolę sobie zakończyć go tutaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. I mam nadzieję, że naprawdę, że nie wyszedł za krótki ten odcinek, bo nagram już kilka godzin i farmię, a pewnie dużo powycinam, więc cóż. Ale jest postęp. Mamy warsztat na drugim poziomie. Jak zrobimy sobie lepszą siekierę, zetniemy lepszy hardwood, to upgrade'ujemy miasto. To są moje. To jest mój plan. Dzięki serdeczne za uwagę. Czekam na komentarze. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.